Dobra, witajcie kochani, słuchajcie, w trzecim odcinku pod tytułem Drukuję z gumy. Dzisiaj postanowiłem wydrukować sobie troszeczkę większą ilość takich podkładek gumowych i powiem wam, że pierwsze co zrobiłem to zmiana ustawień wydruku. Dokładniej chodzi o retrakcję. Pokażę wam na przykładzie tutaj odpalonej Cury, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, to jest detal, który jest załadowany do Cury. Pokażę wam tutaj ustawienia, jakie mam zrobione. I więc tak o, jeżeli chodzi o podstawowe ustawienia, to ja drukuję na jakości 0,2 mm. Tutaj mam jakość, zakładkę, ściany, góra, dół, wypełnienie, materiał i słuchajcie, materiał 230 stopni, mam takie temperatury ustawione, 50 stóp, prędkość ustawiłem na 30 z 50 i teraz zbliżamy się do ustawienia, słuchajcie, do retrakcji. Gdzie ta retrakcja mi się schowała? No gdzie ona jest? Aha, jest, dobra. Długość retrakcji 1,5 mm z 6,5 zmniejszyłem. Automatycznie to się zmniejsza tutaj wszystko. 25 mm na ten. Odległość omijania ruchu jałowego 0,625 mm. I to są takie ustawienia, które mam nadzieję pozwolą uniknąć blokowania się tego filamentu w ekstruderze, robienia się tego supełka. Nie wiem, czy długość retrakcji 1,5 mm wystarczy, czy całkowicie można by ją wyłączyć. Na razie nie chcę jej wyłączać. Zawsze coś tam pomaga. Ale jeżeli coś się będzie działo, no to wtedy dam wam znać. Zobaczcie, tutaj mi już drukuje warstwy. To nawet wygląda ładnie. Nie powiem, że nie. Guma naprawdę jest trudnym materiałem do druku. Na razie idzie ok. Jak będzie? Pokażę wam na samym końcu, jak to wydrukowało wszystko. I tylko zaznaczę jeszcze, że wszystkie te elementy obróciłem na drugą stronę, także na górze jest całkowicie płaska powierzchnia, wtedy lepiej ten wydruk wychodzi, bo jeżeli byśmy sobie wzięli takiego jednego tutaj detala, obrócili go w tą stronę, w drugą, to zobaczcie, na górze tutaj jest taki otwór, a ja tak nie chcę drukować, bo to wtedy źle wychodzi troszeczkę. Także jak widzicie, można fajnie się bawić. Guma, jeszcze raz powiem, świetny materiał. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, zobaczcie. Powiem wam, że naprawdę ładnie to drukuje. Jeżeli chodzi o tą gumę, jestem pod wielkim wrażeniem. Zaznaczę, detal jest bardzo prosty, nie jest skomplikowany. Nie wiem, jakby to wyglądało w przypadku bardziej skomplikowanych figur. Ale jeżeli chodzi o te podkładki, to zapowiada się bardzo ładny wydruk. Wszystko idzie dobrze. Temperatura 230 stopni u mnie sprawdza się idealnie. Widzę po tym, że pięknie się to wszystko uplastycznia. I co wam jeszcze chciałem przekazać? No tak jak mówię, ta retrakcja zmniejszona do 1,5 mm. Jeżeli nic się nie będzie działo tutaj w ekstruderze, że gdzieś się zrobi jakiś supełek, no to już będzie naprawdę duży sukces, bo da się drukować z TPU. I powiem wam, że te detale z tej gumy, jak się wydrukuje, to one są praktycznie niezniszczalne. To jest bardziej wytrzymałe niż PETG, PELA czy co tamkolwiek. Wiecie, na czym najbardziej to jest poznać, po czym jest wytrzymałe tworzywo? Jak drukuję sobie tutaj tą niteczkę z boku, ona jest tak elastyczna, ja pierdzielę, rozciągnęła się chyba z 400%, a nawet się nie przerwała. To już daje nam na myśli, jak guma jest
bardzo elastycznym i wytrzymałym materiałem, jeżeli chodzi o druk 3D. Niesamowite tworzywo. Wiadomo, guma to już standard od wielu, wielu lat, ale jeżeli chodzi o druk 3D, to jest to no coś niesamowitego. Na pewno odróżnia się od innych filamentów. Nie wiem jeszcze, znaczy wiem jakie, bo czytałem sobie tam na ten temat różne rzeczy. Są różne filamenty, rodzaje. Ale z gumy to jest, myślę, taka podstawa. Musi chyba każdy drukarz 3D wydrukować na swojej drukarce coś z gumy, bo daje to, mówię, otwiera nowe możliwości. Guma to jest jednak całkowicie inny temat niż PETG czy tam PLA. Coś pięknego. Coś pięknego. Słuchajcie, społeczność YouTube'owa jest duża, jak to dobrze wszyscy wiemy. Dostałem przed chwilą maila od pewnej osoby, że drukowała z TPU jakieś oponki do samochodów i wysłała mi linka, słuchajcie, do pliku wideo MP4. Niestety jakiś problem jest i nie mogę tego pobrać, pokażę wam, o co chodzi. Zobaczcie, już 3 razy próbuję to pobrać. Wideo pobieranie nie powiodło się. Nie wiem dlaczego. Szkoda, bo chciałem strasznie zobaczyć, co on tam namodził z tego TPU. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz na etapie wypełniania. Czyli ta gęstość wypełniania mam ustawione na 20%. Jak widzicie, tak to wygląda. Już wam pokazuję, jeżeli chodzi o kurę. I to wygląda w następujący sposób. Wzorzec wypełnienia sześcienny. I jak widać, jest sześcienny. Dobra, słuchajcie, prawdopodobnie już drukuje mi ostatnią tutaj warstwę i powiem wam, że zaraz sobie podsumujemy drukowanie z tej gumy. Tylko troszeczkę ściszę YouTube'a, bo tutaj oglądam wielkiego elektronika. Ok. No i tak, to już powinna być ostatnia tutaj warstwa do zakończenia wydruku. Także za chwileczkę stół wyjedzie do przodu, obejrzymy sobie to dokładniej. Jest koniec wydruku. Dysza sobie tam zaparkuje. No i co mogę wam powiedzieć? Ja pierdzielę, to wyszło naprawdę przepięknie. Przepięknie. Zero problemów przede wszystkim z drukiem. Nie wiem, jak wam to najlepiej mam pokazać, ale jest klasa. Po prostu te poduszki do tego ścisku do telefonu będą zajebiste. Wróciłem sobie do kury najpierw tylko sam środeczek tutaj ten, potem dałem tam multipli selected i on mi to powielił. 4 sztuki dodatkowe. Nie no, jestem zachwycony, idę to odkleję, tylko psiknę magicznym płynem. Muszę spróbować sobie zrobić butelkę z płynem, po prostu Ludwik jakiś z wodą rozcieńczony. I teraz jeżeli chodzi o odklejenie tej gumy, to ten płyn trochę pomaga, jest łatwiej. Najpierw sobie tą obwódkę ściągnę. I powiem wam tak, teraz delikatnie tutaj nożykiem sobie będę podważał. Ładnie to odchodzi. Nie ma problemu. Ale wiecie co zauważyłem? Może ta dziurka w środku. Nie no, pięknie zeszło, pięknie zeszło. Naprawdę. Idę sobie to teraz wyczyszczę i pokażę wam już finalny wydruk z TPU, czyli gumy na Enderze trójca. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Przepięknie, naprawdę. Jestem zadowolony z wydruku. Wyszło elegancko i do tego ścisku będzie pasowało jak ulał. To będzie tutaj, słuchajcie, przyklejone w ten sposób.
O tak o. No miodzio, naprawdę. Jaram się jak moje dziecko po prostu. To będzie coś pięknego. I to jest, mówię, to jest flexi. Elastyczne, ładnie się ugina. Także jak będzie tam dociskało tą stroną właśnie do LCD-ka ładnie telefonu, pokażę wam. Będzie schodziło w dół, nie? I dociskało przepięknie gumą do ekranu LCD. Poezja, poezja. Nawet chyba na Allegro nie sprzedają takiego wynalazku. Tam chyba mają, z tego co zauważyłem, przypatrzyłem się, nie gumowe, ale takie, taki nie wiem, filc mechatowaty, czy jakby to nazwać. Taki materiał mięciutki, nie? Dobra, słuchajcie, teraz będzie dla wytrwałych zajebisty bonus, bo sam będę ciekawy, jak to wyjdzie. Na Thingiverse, słuchajcie, coś takiego. Jeżeli chodzi o to, to zaraz wam pokażę coś. Patrzcie się na to. Tu są z laptopa. Oryginalne, wiadomo, to jest porządna guma. Słuchajcie, to można tak fajnie rozciągnąć i mocno fajnie trzyma. Ja sobie to wyciągnąłem z zasilaczy laptopowych Della. No i tutaj oczywiście mamy plastikowe wszystko, także tutaj jest jakoś maksymalnie wysoka, jak możesz się tylko dać. Natomiast ja sobie spróbuję wydrukować z gumy coś takiego. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. A wy? Ja jestem pewny, że też. Dobra, słuchajcie, rzucam projekt na kartę pamięci i drukuję. No i słuchajcie, no chwaliłem się. No i przy próbie wydrukowania właśnie tego elementu z gumy znowu powtórka sytuacji. Znowu filament się zategował. Także widzicie, tutaj coś mi próbowało drukować, jednak zero reakcji. No niestety, będę musiał pomyśleć, jak to kurde rozwiązać, bo jest problem. A nie chce mi się co chwilę rozkręcać ekstrudera. Ale żeby pokazać wam, co się tutaj wydarzyło, to jeszcze go na koniec rozkręcę. Zobaczcie na to. Tutaj filament był cały włożony bez problemu, jednak to nie jest problem gdzieś tam w hot endzie, to jest problem w ekstruderze. Słuchajcie, zobaczcie, co się wydarzyło. Znowu to samo. To jest najsłabszy punkt ekstrudera, jeżeli chodzi o gumę. I nie wiem, jak to rozwiązać. No kurde. Gdzieś jest tutaj lipnie w tym samym ekstruderze. Co mi tak ten... Wiecie co? Będę musiał zrobić coś takiego. Nie wiem. Jakaś musi być tu modyfikacja tego. Tego otworku, który jest w ekstruderze. Albo wyłączyć całkowicie retrakcję. Nawet ten 1,5 mm może coś takiego spowodować. Dobra, spróbuję wyłączyć jeszcze całkowicie retrakcję. Co mi pozostaje? Wstrzymałem druk, mogę go jeszcze wznowić. Także jeszcze jest jakaś szansa, że to wydrukuję, ale już mi się za bardzo nie chce. Teraz co zrobię? Wyciągnę ten filament, utnę go, włożę. No dobra, spróbuję wznowić druk i zobaczymy, czy to ten. Ale widzicie, co się dzieje. No tutaj jest najsłabszy punkt, jeżeli chodzi o TPU. Nie, no wiecie co, o pierdziele, włożyłem to, złożyłem. Ekstruzja poszła fajnie, wznowiłem druk i co, i znowu nie leci. Ja już się poddaję, ale jeszcze, żeby sobie udowodnić, czy stało się znowu to samo, jeszcze raz go rozkręcę. Jeżeli będzie tak samo, już kończę na tym dzisiaj kręcenie filmiku o TPU. Będę musiał się mocno zastanowić, jak ten problem rozwiązać, bo tu jest... No, nieciekawie, naprawdę. Gdyby nie to, to by wydruki szły bardzo fajnie z tego TPU. U mnie to jest najgorszy właśnie minus tego.
Oj, kurde, dobra, rozkręcam go jeszcze raz specjalnie dla was i dla siebie. I kończę na ten filmik. I zmieniam sobie na tworzywo, słuchajcie, filament PETG przezroczysty. To będzie też fajna sprawa. Ja pier papier, znowu to samo. Nie kumam czaczy. Nie wiem, jak to, kurde, rozwiązać. Dobra, kończę. Nie chcę mi się już po prostu dzisiaj już nic drukować z gumy. Chociaż tamte się udało dobrze. O tyle jest fajnie. Aj, jak widzicie, problem jest dosyć spory do rozwiązania, bo no tutaj, no kurde. Jakby, wiecie, co by było najgenialniejsze? Tak sobie wczoraj myślałem. Jakby był w hot endzie extruder, to już by było coś pięknego. To naprawdę, jeżeli jest jakiś hot end z extruderem, który jest przed dyszą, to jest najpiękniejsze rozwiązanie. Jeżeli nie ma i ktoś to opatentuje, to gwarantuję, że będzie milionerem. Dobra, kończę filmik. Sami widzieliście, jak to wyglądało. Przygody z gumą są wesołe. Pozdro, trzymajcie się.